Numer 31 z małym poślizgiem, ale jednak zaczynamy. Przepraszam za dzisiejszą późną informację na temat dzisiejszego pokoju. Niestety małe perturbacje, natomiast wszystko się udało. Dobry wieczór, panie Macieju. Cześć Zizu. Cześć wszystkim. Ja dzisiaj będę starał się raczej być słuchaczem. Będę miał pewnie swoje pytania, natomiast witam was wszystkich serdecznie i widzę Fredrum numer 31 z dyrektorem do spraw rozwoju sportu w Widzewie Łódź, panem Maciejem Szymańskim. Właśnie się zaczyna. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Dobry wieczór, panie Macieju. Witam wszystkich kibiców. Tradycyjnie prosimy o retweet, like dla poszerzenia tutaj naszych zasięgów. Witamy. Naszym gościem specjalnym dzisiaj jest dyrektor do spraw rozwoju sportu w klubie Widzew Łódź, pan Maciej Szymański. Witamy serdecznie. I może takie pytanie rozgrzewkowe. Co kryje się za tym długim tytułem dyrektor do spraw rozwoju tak naprawdę? Czym zajmuje się w klubie obecnie Maciej Szymański? No, przede wszystkim kryje się za tym chęć i dążenie do tego, żeby to, co robimy w klubie, jeżeli chodzi o cały pion sportowy, czyli zarówno pierwszy zespół, jak i akademię, było spójne, żeby było logiczne i też tam, gdzie można te obszary działania połączyć ze sobą, no to właśnie to za to odpowiadam i jestem też takim łącznikiem między tym, co się dzieje w akademii i tym, co się dzieje w pierwszym zespole, co głównie jest związane ze ścieżką rozwoju młodych zawodników, ale też współpracą między drugim zespołem a pierwszym zespołem. A więc to jest ten obszar takiej bieżącej, codziennej pracy. Natomiast drugi obszar to jest ten obszar strategii rozwoju sportu, czy też strategii infrastruktury, no, o czym ostatnio też klub komunikował. I to już są te rzeczy takie bardziej długoterminowe. Jak mówimy o strategii sportu, no to oczywiście wiąże się to też z bieżącym działaniem i ze współpracą, czy z prezesem, czy z dyrektorem sportowym, czy dyrektorem akademii. Natomiast, no, tak jak mówię, chodzi o to, żeby to wszystko też nadzorować później w realizacji i w bieżącym wydaniu. Czyli można powiedzieć, że Maciej Szymański jest swoistym wizjonerem w naszym klubie, który ma wytyczać ścieżki, którymi klub ma podążać w przyszłości. Znaczy, to się wszystko odbywa we współpracy, także tutaj nie ma mowy o jakimś wizjonerstwie, tylko z racji tego też, że no, przez 3 lata poprzednie funkcjonowałem w akademii i też poznałem no, działanie klubu w różnych wymiarach, tak? Bo też różni właściciele, można już powiedzieć, na przestrzeni tych lat się pojawili, czyli stowarzyszenie i teraz pan Tomasz Stamirowski. Więc no, jakby taka zapadła decyzja i stwierdziliśmy, że jest taka potrzeba, aby ktoś, no, powiedzmy, nadzorował te procesy, które zostały już wypracowane zarówno na poziomie pierwszego zespołu, jak i akademii, ale też pewne rzeczy ujednolicamy i no, powodujemy po prostu, żeby były bardziej efektywne. Jeżeli chodzi o tą perspektywę długoterminową, no to też korzystając ze swoich doświadczeń, ale też z doświadczeń oczywiście innych osób, które wiemy, że pracowały w różnych klubach, bo czy Tomek Wiśniarek w Lechu Poznań, czy prezes w Zagłębiu Lubin, tak, Wiktor Kopczyński w Warcie Poznań, no to po prostu chcemy to wszystko wykorzystywać, ale też spajać stosownie do tego, czego potrzebuje Widzew, bo tutaj też o kopiowaniu rozwiązań raczej nie ma co mówić. No właśnie, wspomniał Pan o tych 3 latach w Akademii, jest Pan dosyć już długo w naszym klubie. Można powiedzieć, że jeden z najstarszych pracowników w tej chwili Widzewa. Ja to Jak Pan... nie wiem, czy to dobrze świadczy o mnie, czy nie najlepiej o pewnej ciągłości funkcjonowania No w klubie. pewno bardziej powiedziałbym to drugie, bo jednak polska piłka pokazuje, że tam, gdzie ciągłość i tam, gdzie obrany kurs i trzymanie się tej ścieżki, to jednak są wyniki, tak? No, chociaż jak popatrzymy na Raków Częstochowa. Natomiast ja bym chciał podpytać jeszcze o tą akademię, bo przeciętny Kowalski, kibic Widzewa, może powiedzieć, no dyrektor akademii to taka fajna fucha,
No bo to projekt długoterminowy, wiadomo, to nie piekarnia, tutaj nie wyprodukujemy piłkarza w 5 minut, efektów nie możemy się spodziewać szybko i to taka fajna fucha, można opowiadać o tej akademii, że robimy fajne rzeczy, ale jednak mamy czas na to i możemy sobie spokojnie pracować i nikt się do nas nie będzie, że tak powiem, kolokwialnie szybko czepiał, prawda, bo tutaj możemy zawsze się zasłonić, że to praca jest długofalowa i efekty muszą potrwać, tak? Jak pan by odpowiedział na takie coś? To ja bym odpowiedział pytaniem, to dlaczego wcześniej te osoby zmieniały się co chwila? No tak, no wiadomo, no w naszym klubie jednak rotacje to było na porządku dziennym, to, ale niech pan powie. Ale jak prześledzimy inne kluby, to też możemy sobie zadać takie pytanie. Oczywiście nie w każdym przypadku, żeby była jasność, bo tutaj wymienił pan Raków Częstochowa, możemy też Lech Poznań tutaj, myślę, spokojnie wymienić. Pogoń Szczecin, gdzie też dość stabilnie to wszystko wygląda. Więc, tak, Zagłębie. No w Zagłębiu to już nie tak stabilnie, tam akurat te zmiany zachodzą, także... Także tutaj myślę, że Pogoń, Lech i Raków to rzeczywiście na tym można swobodnie wymienić. Natomiast, no, tak jak mówię, no, to czemu wcześniej ktoś tyle nie pracował? No właśnie. Tak właśnie. Też mówimy o długoterminowym planowaniu, też mówimy o wizji, też mówimy o tym, że są jakieś efekty w dłuższej perspektywie, a nie w krótszej, a jednak nie miało to miejsca, więc no, ja będę mówił, że jedno to jest wizja i oczywiście akademia jest długoterminowym działaniem i też ten efekt jest odwleczony w czasie, ten końcowy efekt, czyli, znaczy może nie końcowy, ale ten efekt, do którego najbardziej dążymy, czyli wychowanie zawodnika na poziom zawodowy. Natomiast żeby do tego doprowadzić, no to trzeba podejmować bieżące działania. I one nie są już długoterminowe. To jest każdego dnia praca, która ma na celu zwiększanie tej efektywności szkolenia, zwiększanie efektywności działań scoutingowych, polepszanie organizacji pracy, zwiększanie standardów pracy sztabów szkoleniowych, rozbudowywanie tych sztabów szkoleniowych. A to nie jest odleczone w czasie. To trzeba robić w każdym półroczu, podsumowywać, czy w każdym sezonie następnie. Trzeba mieć plan działania na każdy rok, a nie czekać 7 lat i powiedzieć, no niestety się nie udało. A jak bardzo zmieniła się Akademia od momentu, jak pan ją zastał, że tak to nazwę? Wchodził pan do Widzewa i widział pan określoną rzecz i teraz jakby pan miał porównać te lata przepracowane, jak duży Akademia Widzewa zrobiła progres przez te lata? Może to nie będzie do końca skromne, ale powiem, że tego się nie da porównać, bo powiem, że na początku my musieliśmy kupić piłki o rozmiarze 4 dla zawodników kategorii wiekowych U12, U13, bo nie było ich w klubie. Czyli przepaść można powiedzieć. To zaczęliśmy od takich rzeczy, albo od tego, żeby w ogóle powstał system szkolny, klas sportowych, żeby zawodnicy mieszkali w bursie, ale nie dlatego, że sami sobie tą bursę zorganizowali, tylko dlatego, że klub też im w tym pomógł, że pojawiły się wyjazdy na gry kontrolne, które organizował klub, a nie rodzice. Że była systematyka pracy, że funkcjonowały sztaby szkoleniowe, była prowadzona codzienna dokumentacja szkoleniowa, a nie związana z tym, że raz na pół roku trzeba było wypełnić dziennik treningowy. To są bardzo podstawowe i prozaiczne rzeczy, ale one są niezbędne, żeby w ogóle zacząć funkcjonować. Więc jak to porównamy, no to dlatego zaznaczyłem na początku, że to nie da się tego porównać i ja sobie zdaję sprawę, że na początku też czy w pierwszym okresie bardzo łatwo z jednej strony było o ten progres, no bo zaczynaliśmy z niezbyt wysokiego pułapu, albo to dyplomatycznie chciałem powiedzieć, a z każdym kolejnym krokiem wiadomo, że te kroki już będą mniej zauważalne, no bo pewien fundament organizacyjny, szkoleniowy został wylany, no i teraz trzeba udoskonalać po prostu to, co się robi. Jasne. A według pana, obserwując te najlepsze akademie w naszym kraju, czyli pewno tak jak tutaj wymienialiśmy już Pogoń Szczecin, Lech Poznań, głównie chyba Lech w tej chwili bryluje, jeżeli chodzi o szkolenie młodych ludzi, młodych piłkarzy w naszym kraju, to jakby pan umiejscowił naszą akademię w tej chwili? Czego nam najbardziej brakuje? Tej bazy właśnie, żeby wejść na wyższy poziom? Na pewno infrastruktura jest takim głównym elementem, ale nie powiedziałbym, że jedynym.
uważam, że mamy ten aspekt taki dookoła treningowy cały czas do wzniesienia na wyższy poziom. I tutaj mam na myśli aspekty związane z miejscem zamieszkania dla zawodników spoza Łodzi, czyli bursą czy bursami, bo dzisiaj korzystamy z więcej niż jednej bursy dla naszych zawodników, z tym, żeby poprawiać te aspekty związane z żywieniem, związane z regeneracją, też z opieką medyczną. To jest coś, nad czym powinniśmy dalej pracować i równolegle cały czas zwiększać tą efektywność działań scoutingowych, czyli powodować, żeby coraz lepsi zawodnicy do Widzewa trafiali, ale z drugiej strony też, żebyśmy my byli w stanie kształtować tych zawodników z Łodzi na taki poziom, żeby oni cały czas byli w stanie rywalizować ogólnopolsko i też w tym roku podjęliśmy te działania bardzo istotne i to też po raz pierwszy od na pewno ponad 10 lat. Nie chcę tutaj teraz powiedzieć jakiejś liczby, która będzie nieprawdziwa, ale klub ponownie zajął się szkoleniem najmłodszych kategorii wiekowych bezpośrednio, czyli ma centralny ośrodek młodego Widzewa, którym zarządza i to pozwoliło, żeby to szkolenie od kategorii U7 tak naprawdę było ponownie przez klub prowadzone. Czego do tej pory w ogóle nie było, bo funkcjonował oczywiście Młody Widzew i funkcjonuje dalej, ale on też funkcjonuje w oparciu o partnerów zewnętrznych. To nie jest bezpośrednio klub. I teraz to jest też właśnie proces wieloletni, no bo jeżeli mówimy, że przez ponad 10 lat nie było szkolenia w Widzewie na etapie U7, U8, U9, U10, U11, no to my tak naprawdę mówimy o prawie że dwóch pokoleniach, jeżeli mówimy o szkoleniu piłkarskim, które nie miały tej możliwości w Widzewie. I my z tymi najmłodszymi zawodnikami musimy pracować na tyle efektywnie, żeby oni przechodzili kolejne etapy wiekowe, żeby oni mieli takie umiejętności, które pozwolą im rywalizować ogólnopolsko, ale też mamy taką świadomość, że musimy prowadzić działania scoutingowe, czy to w województwie, czy w Polsce, no bo będą znajdowali się zawodnicy, którzy mają również wysokie predyspozycje, również wysoki potencjał i będą mogli dołączyć do Widzewa i cały czas podnosić ten poziom sportowy danej kategorii wiekowej. Panie Maćku, mamy pierwszą osobę, która chce panu zadać na pewno pytanie, także witamy Marka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie słuchałem od początku, więc może pytanie to padło, ale mam nadzieję, że nie. Czy do 2030 roku sprzedamy kogoś za 1 000 000 euro z Akademii? Tak. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Krótko i na temat. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Trzymamy za słowo dyrektora do spraw rozwoju sportu. Tylko dodam, Sławek, żeby to 1 000 000 euro w 2030 roku nie było warte 10 zł. Tak, bo w tej chwili wszystko wiadomo, jak wygląda, jeżeli chodzi o ekonomię. Pociągniemy ten temat, panie dyrektorze, tego młodego Widzewa. Bardzo to jest istotne w procesie szkolenia, posiadać te najmłodsze grupy młodzieżowe. Wspomniał pan o dwóch dekadach, to mógłbym porównać, ja jestem kibicem starszej daty, pamiętających doskonale Ligę Mistrzów, będących na tych meczach i tak mi się troszkę to kojarzy, spina mi się z tym, że już ponad dwie dekady widzę nie ma, powiedzmy, medalu, tak, Mistrzostw Polski. To znaczy nie dwie dekady, ponad 10 lat, tam na pewno nie 20, tak? Na pewno to jest mniej, to jest myślę między 12 a 15 lat. Ja też zresztą wtedy byłem trenerem grup młodzieżowych w Widzewie, także za takie kategorie wiekowe też odpowiadałem. Natomiast czy to jest ważny projekt? Bardzo ważny uważam, szczególnie w modelu, który my realizujemy, czyli z jednej strony umożliwiamy tak naprawdę wszystkim dzieciom z danej lokalizacji udział w zajęciach, bycie częścią młodego Widzewa, ale z drugiej strony organizujemy dodatkowe treningi reprezentacji poszczególnych kategorii wiekowych, gdzie ci zawodnicy o największych predyspozycjach spotykają się razem trenują i też uczestniczą w ogólnopolskiej, czy czasami międzynarodowej wręcz rywalizacji na turniejach. I też tutaj chcemy, żeby tego było coraz więcej tej rywalizacji, bo uważamy, że ona bardzo, bardzo kształtuje dzieci w tym młodym wieku. Więc połączenie tych dwóch rzeczy, z jednej strony tej dostępności trenowania
w określony sposób, w określonej metodologii przyjętej w ramach Widzewa, a z drugiej strony umożliwiania tym zawodnikom, tym dzieciom o największych predyspozycjach tego, żeby w tym trudniejszym środowisku też rywalizowały i później mogły funkcjonować w przyszłości w akademii i dalej reprezentować Widzew. Dopytam jeszcze o tą bursę, bo wiadomo, są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka w naszej piłce. Jedni twierdzą, że dobrze zorganizowane bursy na terenie miasta, gdzie jest klub, wystarczą. Druga strona powie, nie, no to powinien być ośrodek i wszystko w ośrodku, w jednym miejscu. A pan czego jest zwolennikiem? Ja mimo wszystko jestem zwolennikiem takiego hybrydowego rozwiązania, czyli tego, że te miejsca są różne, bo uważam, że jeżeli wszystko jest w jednym miejscu, czyli bursa, szkoła, trening, boiska treningowe, to no, zawodnicy w dłuższej perspektywie mają takie poczucie, jakby byli cały czas na jakimś zgrupowaniu piłkarskim. I to z punktu widzenia społecznego i rozwoju tych innych obszarów, które też uważam, że są istotne, coraz więcej się mówi o pewnej intelektualizacji czy wymogach też intelektualnych, które stawia się przed zawodnikami, że zawodnik dzisiaj musi być holistycznie do tego wszystkiego przygotowany. To nie jest tylko i wyłącznie granie w piłkę, ale to są też inne umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, współpracy w grupie, które są niezbędne do tego, żeby funkcjonować na najwyższym poziomie, a uważam, że różnorodność to wspiera. Natomiast jeżeli wszystko dzieje się w takim jednorodnym środowisku, to jednak czegoś może brakować. Dlatego jestem zwolennikiem połączenia funkcjonowania w ośrodku treningowym z tym, że zawodnicy też mają styczność po prostu z innymi ludźmi, z innym podejściem do życia, z inną perspektywą, bo to ich rozwija. No tak, chyba się zgadzam z tym, bo jednak taka świeżość umysłu i nie skoszarowania tego wszystkiego jak w typowym jakimś wojsku czy coś takiego, to jednak jest lepsze. Pogadajmy o samym szkoleniu. Wiadomo, że istnieje coś takiego w naszym kraju jak klub szalonych rodziców. Pewno pan doskonale zna to w praktyce. Jak pozbyć się takiego czegoś z procesu szkolenia, które w mojej ocenie to jednak nie pomaga, a szkodzi. I druga sprawa, panuje taki stereotyp w Polsce, że jest dużo, dużo ośrodków, dużo trenerów, że jednak jest w tym procesie szkolenia jest jednak ta gra na wynik, tak? I tym chłopcom zabierane jest to, co oni powinni mieć od najmłodszych lat. No bo w mojej ocenie, ja jak byłem dzieckiem, to uczyłem się kiwać na, wiadomo, gdzie na podwórkach, na skwerkach i tak dalej. W moich czasach nie było takich orlików i takiego czegoś. I wtedy wykuwały się talenty, wtedy chłopcy uczyli się dryblować. Natomiast jest taki stereotyp, panuje teraz, że właśnie często trenerzy młodzieżowi zabierają to, stawiając wynik na pierwszym miejscu. No bo kiedy ten chłopiec ma się nauczyć dryblować, jak nie w najmłodszych latach? Jak pan na to patrzy? Znaczy ja myślę, że ten chłopiec i pan tak samo jak dryblował, to też pan chciał wygrać w pewnym sensie. Oczywiście to był sposób do tego, żeby wygrać poprzez to dryblowanie i teraz powinniśmy właśnie rozgraniczyć, uważam, te dwie rzeczy, czyli to, że chcemy wygrywać, bo to jest naturalne. Myślę, że każdy z nas chce wygrywać, każdy z nas chce być lepszy i tego nie można odbierać moim zdaniem ani zawodnikom, ani trenerom. Natomiast ten drugi obszar z punktu widzenia szkoleniowego uważam za istotniejszy, czyli w jaki sposób chcemy wygrywać, a więc w związku z tym w jakie umiejętności chcemy wyposażyć naszych zawodników i to jest też zmienne na danych etapach wiekowych, no bo jeżeli dany zawodnik ma 7 lat, 8 lat, z reguły będzie egocentryczny z punktu widzenia takiego rozwoju psychospołecznego, bym powiedział, a więc naturalne jest to, że będzie stawiał na pierwszym miejscu dribbling, a nie podanie do partnera. Więc to jest taki dobry moment, żeby też w nim to kształtować, tę umiejętność dryblowania, prowadzenia piłki, bo później on i tak wraz z swoim właśnie tym rozwojem psychospołecznym to będzie rozumiał potrzebę współpracy z partnerem. My poprzez proces treningowy też będziemy mu pokazywać, że współpracując z partnerem on będzie mógł uzyskać po prostu większy efekt niż tylko cały czas dryblując, więc to zawsze będzie połączenie
potrzeb człowieka, czy dziecka w tym wypadku, z tym, jak później docelowo wygląda gra w piłkę i takiego zetapizowanego przechodzenia właśnie z tego etapu egocentrycznego do etapu współpracy. Najpierw z najbliższymi partnerami, później z całym zespołem tak naprawdę i tych wszystkich interakcji, które na boisku zachodzą. Więc uważam, że to jest do połączenia, czyli dążymy do tego, żeby wygrać, ale dążymy do tego w określony sposób i mamy na to plan podzielony na etapy wiekowe, trochę tak jak w szkole, co chcemy po prostu nauczyć, czy co chcemy zademonstrować naszym zawodnikom i co im pomoże w przyszłości po prostu grać w piłkę. A jakbyśmy chociaż zostali przy tym na chwileczkę, ale wyszli tutaj poza nasz widzewski grajdołek, że tak to nazwę kolokwialnie, to jednak no ja mam takie odczucie, że jednak my w Polsce, brzydko mówiąc, mało produkujemy właśnie takich piłkarzy kreatywnych, nazwijmy to fantazistów, jak nazywają ich we Włoszech. I właśnie wiele osób mówi, że w tych dzieciach właśnie jest zabijana ta kreatywność często w procesie szkolenia, że jest właśnie stawiany na to ten wynik. Nie wiem, jak pan to odbiera? Znaczy, że mało mamy takich kreatywnych piłkarzy. Nie chciałbym, żeby to było odebrane jako usprawiedliwianie procesu szkolenia, ale bardzo podobna dyskusja jest w Niemczech, gdzie no, ten system szkolenia jest cały czas udoskonalany, to ich nastawienie do tego, żeby podnosić jakość tego szkolenia jest niesamowite, no bo nadal mówimy o naprawdę bardzo dobrych piłkarzach, mimo tak teraz braku sukcesu, ale o bardzo dobrych piłkarzach, którzy no taśmowo... Ilościowo, przepraszam, że wtrącę, ilościowo, ilu tam tak, jest tak, zarejestrowanych. Taśmowo są dostarczani na poziom zawodowy i tam też trwa ta dyskusja, że no nie ma wirtuozów, nie ma takich zawodników, którzy no byliby na tym najwyższym topowym poziomie takich wirtuozów chociażby jak są, nie wiem, w Brazylii. Ja trochę zwracałbym uwagę na ten aspekt kulturowy, aspekt tego, jak kształtują się też ci zawodnicy, w jaki sposób spędzają wolny czas. No, to wszystko ma wpływ i bardziej istotne jest to, uważam, że jeżeli my widzimy zawodnika, który ma te predyspozycje związane z dryblingiem, z grą jeden na jeden, jest odważny, jest pewny siebie, to powinniśmy robić wszystko, żeby dalej w nim to rozwijać i żeby on dalej czuł zaufanie ze strony trenera, że może sobie na to pozwolić. Natomiast nasze wychowanie, nasza kultura powoduje, że my raczej jednak szukamy, i nie mówię teraz o piłce nożnej, tylko globalnie, dopasowania się do systemu. I bardziej bazujemy na jakiejś organizacji niż na tym, że jesteśmy jakoś super, super kreatywni, bo ja uważam, że nie można izolować procesu szkolenia piłkarskiego od tego, jacy my jesteśmy jako ludzie, czy jakie mamy społeczeństwo. No bo ci chłopcy chodzą do szkoły, mają przecież rodziców, oni też w jakimś duchu zostali wychowani, też wychowują swoje dzieci w jakimś duchu i no uważam, że to jest też pewien efekt tej naszej społeczności, nie tylko samego procesu szkolenia piłkarskiego, ale żeby proces szkolenia piłkarskiego był efektywny, to uważam, że po prostu też należy to uwzględnić i ja jestem zdania, że jednak te aspekty związane właśnie ze współpracą, z pewną organizacją gry, no w Polsce są istotne, są ważne, co w żaden sposób nie wyłącza na przykład tego, że powinniśmy akcentować grę w ataku, grę ofensywną, tylko no inne narzędzia będziemy stosować niż właśnie ci wspomniani Brazylijczycy chociażby. No. To bardzo ciekawe, co pan mówi, czyli takie diagnozuje pan jako to zmiany kulturowe po prostu, które nastąpiły w naszym kraju, bo ja sobie na przykład przypominam lata 90. i nie wiem, mam takie odczucie, że wtedy w każdym zespole na przykład, nie wiem, był zawodnik, który był specjalistą od rzutów wolnych. I te rzuty wolne wykonywał praktycznie jak rzut karny to był. Byli właśnie
fantazjiści typu właśnie Marek Citko, środkowi pomocnicy typu Mirek Szymkowiak czy Rysiu Czerwiec, którzy potrafili zagrać prostopadłego pasa albo przerzucić piłkę na 45-50 metrów, mówiąc kolokwialnie, na sam nos, a dzisiaj właśnie tego mi brakuje najbardziej, mam wrażenie, w naszej tutaj lidze. To myślę, że trochę pan gloryfikuje te czasy, które dla Widzewa były bardzo owocne i wspaniałe, no bo dzisiaj też mamy takich piłkarzy, jak sobie zobaczymy na poziom reprezentacji Polski, no to nie wiem, Piotr Zieliński to jest bardzo kreatywny piłkarz i no myślę, że faktycznie każdy klub w Europie chciałby mieć takiego zawodnika, więc... Nie, no tak, że, no tak, ale to jest Rodzynek, rozumie pan, panie Maćku, to jest Rodzynek. No tak, natomiast no, ja dlatego powiedziałem trochę o innej perspektywie, bo proszę na to spojrzeć tak, no dzisiaj rodzice zapisują swoje dzieci jak najszybciej na jakieś różne zajęcia, na angielski, na basen, na piłkę, na judo, na karate i tak dalej, i to wszystko ma wymiar zorganizowany przecież, to nie jest naturalny, swobodny ruch, czy swobodne uczenie się czegoś, to nie jest słuchanie piosenek, czy oglądanie filmów w języku angielskim i wyłapywanie słówek, tylko to są zajęcia z nauczycielem. Dzisiaj 5-6-letnie dzieci zaczynają grać w piłkę nożną. No w czym uczestniczą? W zorganizowanym, lepiej lub gorzej, ale w zorganizowanym procesie szkolenia, a nie w tym, że idą na podwórko i grają w piłkę. No tak, zdecydowanie. Jest inny charakter tego wszystkiego, tak? Jest, no można powiedzieć, że dzisiaj funkcjonujemy w innych czasach i każda systemowość no w jakimś stopniu zawęża kreatywność człowieka. No, o jakiej dziedzinie byśmy nie mówili? Tak, bo poruszamy się w pewnych zamkniętych schematach. Tak, i oczywiście kwestia, na ile te schematy są zamknięte, na ile też my pozwalamy naszym uczniom czy zawodnikom doświadczać, ale siłą rzeczy zawsze to będą jakieś tam ograniczenia. I jeżeli ktoś to robi od 5-6 roku życia, no to będzie to później miało swój efekt. Natomiast też jednak nie zapominajmy o tym, że piłka nożna jest sportem drużynowym i te aspekty współpracy są bardzo istotne. Jak mówimy o takich kreatywnych zawodnikach, którzy świetnie właśnie dryblują, czy potrafią prowadzić piłkę bardzo blisko nogi, to my powinniśmy robić wszystko, żeby o tych zawodników dbać i po prostu stworzyć im środowisko, w którym to będą robić dalej. Ale nie jestem przekonany co do tego, że trzeba teraz wszystkich do tego zachęcać, bo niektórzy nie mają do tego predyspozycji po prostu, ale inne rzeczy mogą robić na bardzo wysokim poziomie i też będą mogli grać dzięki temu na tym wysokim poziomie. Jasne, a czy na przykład wy jako w akademii, w całym procesie szkolenia, nie myślał pan na przykład o takim czymś, że nie wiem, jeżeli widzi pan jakiegoś utalentowanego młodego chłopca, który ma predyspozycję być takim fantazjistą, żeby jemu stworzyć jakiś indywidualny tok, żeby on mógł rozwijać te swoje umiejętności, nazwijmy to dryblerskie, jakieś wizjonerskie na boisku? Czy to byłby indywidualny tok, to bym nie powiedział, ale na pewno to będzie związane też z pozycją na boisku, na jakiej ten zawodnik będzie grał, czyli to będą pozycje ofensywne, to skrzydłowy, dziesiątka, dziewiątka, żeby on miał okazję do tego, żeby tych sytuacji miał jak najwięcej, ale myślę, że kluczowe jest podejście trenerów do takiego zawodnika i danie mu przestrzeni do tego, żeby on podejmował te próby. Ja pamiętam przykład taki sprzed kilku lat, gdzie pracowałem w innym klubie i obserwowałem mecz 12-latków i była druga minuta meczu. Zawodnik otrzymał piłkę, on grał jako napastnik, dostał piłkę, był plecami do bramki i chciał się odwrócić do tej bramki z przeciwnikiem na plecach. Zresztą zawodnik, który dzisiaj jest w ogóle w ekstraklasie i bardzo taki, można powiedzieć, egoistyczny, ale też nastawiony właśnie na dribbling, na zdobywanie bramek i to od samego początku było widać. I on przyjął tą piłkę, chciał się odwrócić, stracił ją i trener krzyknął z boku: współpracuj. I od tej pory ten chłopak w tym konkretnym meczu nie podjął już żadnego dryblingu. I ja bym na to zwracał uwagę, że ten aspekt komunikacji, stworzenia pewnej przestrzeni dla zawodników jest bardzo istotny, żeby
żeby pozwalać im to robić, a nie ich zabijać. No bo jak będziemy im cały czas mówić, że nie, nie podejmuj prób, masz partnera, zagraj, no to, no to, on raczej będzie podążał za tym autorytetem trenera, ale przez to nie będzie tych swoich umiejętności związanych z dribblingiem, z prowadzeniem piłki rozwijał. Dlatego myślę, że ten aspekt komunikacyjny jest bardzo istotny. No właśnie o to mi chodzi, właśnie do tego dążę, że często możemy usłyszeć właśnie komendy z ławki rezerwowych do młodych chłopców, nie kiwaj, albo że nie wiem, trener ustalił jakąś taktykę, a on się wyłamał, bo on zaczął właśnie dryblować czy coś. I moim zdaniem to zabija w tych młodych chłopcach najbardziej właśnie kreatywność czasami. To tu się zgadzam, no ale to już jest też obszar takich kompetencji miękkich trenera i zrozumienia, że ma do czynienia z no, jednostką, która jest po prostu inna, no bo tych driblerów raczej nie jest większość, raczej to jest mniejszość i ta inność no, powinna być wspierana, a nie tonowana. Oczywiście. Cały czas zachęcamy Was do zadawania pytań do naszego gościa Macieja Szymańskiego, dyrektora do spraw rozwoju sportu w naszym klubie. Jeżeli macie ochotę, zgłaszajcie się, będzie Wam udzielony głos. To teraz może, panie Macieju, przejdziemy do tego, co najświeższe w naszym klubie, czyli ogłoszenie budowy nowej bazy w gminie Brójce. Pan rekomendował jako dyrektor do spraw rozwoju wyjście poza Łódź, czy jednak wolałby pan w mieście organizować szkolenie? To jest chyba też to, co prezes zaznaczał podczas konferencji. Ja też miałem okazję w zeszłym tygodniu w takiej audycji w TVP o tym powiedzieć. To nie jest takie wyjście poza Łódź definitywne, tak? Znaczy to jest taki model hybrydowy, czyli połączenie tego, jaka jest infrastruktura w Łodzi, czy jaka może być, bo pamiętajmy, że ta infrastruktura też może ulec zmianie, z ośrodkiem treningowym w gminie Brójce. I znowu wracamy do tego, że to powinno być podzielone na pewne etapy wiekowe, czyli tak jak przedstawialiśmy, od etapu 16, czyli od etapu liceum, byłoby to funkcjonowanie na ośrodku treningowym w gminie Brójce, a do etapu U15, czyli do końca szkoły podstawowej, to byłoby funkcjonowanie na dotychczasowych obiektach treningowych, ponieważ uważamy, że no dzisiaj po pierwsze takie są też możliwości klubu, jeżeli chodzi o budowę ośrodka treningowego, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że takie są to jest efektywne, bo powodujemy, że ci zawodnicy jednak całościowo będą funkcjonować w mieście, będą właśnie w różnorodnych środowiskach, a my im stworzymy tylko warunki treningowe do tego, żeby oni mieli po prostu jak największy komfort. Bo my na ten moment nie planujemy, żeby tam na ośrodku treningowym powstała bursa, żeby tam zawodnicy spędzali cały czas. To jest po prostu miejsce do treningów dla grup od U16 do pierwszego zespołu. Dlatego to nie jest do końca wyjście z Łodzi, tylko to jest połączenie po prostu z naszej perspektywy w optymalny sposób możliwości, którymi dysponujemy. Jasne. A jak pan widzi właśnie wtedy, jeżeli już powstanie ten nowy ośrodek, ten problem z tymi bursami? Wtedy te bursy miałyby się znajdować w mieście Łodzi, być jakoś rozsiane, jakoś może to zmodyfikowane do tego, co jest obecnie? To znaczy dzisiaj zdecydowana większość zawodników znajduje się w bursie przy ulicy Narutowicza, która jest bardzo blisko ośrodka treningowego przy Małachowskiego, też bardzo blisko stadionu, więc no, przy odpowiednim systemie transportu nie ma konieczności, żeby zawodnicy wyprowadzali się z Łodzi. A proszę mi powiedzieć, czy ten ośrodek spełnia pana oczekiwania z tym, co moglibyśmy mieć w przyszłości, co ewentualnie chcielibyśmy mieć, a nie możemy mieć chociażby balon, bo rozumiem, że tego balonu tam na ten moment nie będzie. Czy jest w ogóle myśl o takim balonie, aby prowadzić treningi chociażby zimą, gdzie no, dużo zespołów w Ekstraklasie taki balon posiada? Czy jest w ogóle myśl o tym, żeby coś takiego wykonać w przyszłości, czy braknie miejsca bądź funduszy? Jak wygląda sytuacja z tą sprawą? Na ten moment balonu nie przewidujemy, ale przewidzieliśmy odpowiednie przestrzenie za boiskami, odpowiednią odległość też między boiskami, po to, żeby kiedyś ewentualnie ten balon mógł powstać. Czy balony, tak? No bo to jakby dotyczy po prostu tylko danego boiska. Co na przykład w Łodzi nie jest w tym momencie możliwe, no i pewnie nigdy nie będzie, żeby na Małochowskiego powstał balon.
no z racji na po prostu ograniczenia przestrzeni, no i też wiadomo kwestie konserwatora zabytków i tak dalej. Więc tam taka możliwość byłaby. Jeżeli chodzi o to, czy to spełnia jakieś moje wyobrażenie, my liczyliśmy, ile drużyn może być w klubie docelowo w poszczególnych kategoriach wiekowych, w piłce męskiej, w piłce żeńskiej, i uważamy, że na ten moment ta liczba boisk byłaby optymalna, ale też ten teren, który tam się znajduje w gminie Brójce, nie będzie wykorzystany w 100%, więc zawsze będzie jakaś rezerwa do tego, żeby ewentualnie powstawały kolejne boiska. Natomiast uważam, że jeżeli powstaną te boiska, które sobie założyliśmy, to naprawdę na wiele lat myślę, że będziemy mogli być spokojni o odpowiedni standard w kwestii infrastruktury. A jeśli chodzi o przybliżony koszt całej inwestycji, jest pan w stanie zdradzić przybliżony koszt tej inwestycji, aby porównać to chociażby z tymi inwestycjami poczynionymi w Polsce już do tej pory, chociaż wiadomo, że inflacja i tak dalej, nie można tego porównywać jeden do jednego, ale natomiast gdzieś tam pewnie już jakieś obliczenia się pojawiły. Bardzo ciężko to porównywać, to jest słuszna uwaga, natomiast uważam, że w tym modelu no to będą ośrodki, to będzie ośrodek tańszy niż ośrodek Legii czy Krakowi, i to znacznie tańszy. Natomiast nie pokuszę się tutaj o jakąś estymację kwotową, bo no chyba wszyscy wiemy, co się dzieje z cenami. Rozumiem. No tak, to takie pytanie bardzo, bardzo mocno. Natomiast to nie jest koszt taki, jak mówimy o ośrodku treningowym Legii czy Krakowi, to nie są tak duże kwoty. Okej, okay, rozumiem. Jeszcze no... proszę o jednym pamiętać, bo to jest myślę bardzo istotne, że my planujemy budować ten ośrodek etapami. Rozumiem. Nie będzie tak, że... Czyli w pierwszej kolejności będzie budowane to, co jest najbardziej potrzebne. Tak, i te zespoły też będą przenoszone etapami. Nie będą przenoszone od razu wszystkie zespoły, tylko po prostu stosownie do tego, jakie boiska i jakie zaplecze powstanie, to dana drużyna będzie mogła tam zacząć funkcjonować. Okej, okay, rozumiem. W takim razie zapraszam, panie Macieju, dwie osoby kolejne do zadania pytania dla pana, bo widzę, że się pojawiły, także wpuszczę najpierw Bojanka, który był pierwszy. Marek, dostaniesz głos w następnej kolejności. Dobry wieczór, zapraszam. Halo, Bojan? Halo, jestem, bo dopiero teraz zauważyłem, że mnie wpuściliście. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Ja chciałem się tylko odnieść do tego, co było przed chwilą, może nie przed chwilą, troszeczkę wcześniej, to Zizu zapytał o ten rozwój chłopaków, o to, żeby dawać im więcej szans. Jakiś czas temu, nie wiem, kilka dni temu była debata z Zbigniewa Bońka z Markiem Wawrzynowskim. Nie wiem, czy oglądaliście, ale tam tak samo było wiele tych pytań na ten temat. I gdzie tkwi problem właśnie w tym rozwoju dawania tym dzieciakom tej możliwości, tego właśnie, jak to Zizu mówił, tego kiwania się, tej decyzyjności. Czy to tkwi problem w trenerach? To oczywiście jest dużo bardziej złożone, ale gdybym miał to upraszczać, to właśnie bym to sprowadził do dwóch obszarów. Pierwszy to jest komunikacja z zawodnikami, o której wcześniej rozmawialiśmy, ale drugi to jest budowanie odpowiednich ćwiczeń czy gier, czy środków treningowych w tym całym procesie treningowym, które będą pozwalały zawodnikom tę decyzyjność rozwijać, jakby połączenie tych dwóch rzeczy. No bo możemy pozwolić zawodnikom w środku treningowym, w jakiejś grze rozwijać decyzyjność, a w trzeciej minucie tej gry zatrzymać ją i powiedzieć, dlaczego tak robisz, powinieneś podać piłkę w prawo, wyjść tutaj na pozycję, zrotować się i tak dalej. No i jaka to decyzyjność? No żadna, bo już wszystko powiedzieliśmy zawodnikom, co chcemy od nich uzyskać. Więc to wszystko musi być ze sobą połączone i też będę twierdził, że to, jakie trenerzy budują środki treningowe, gry, no to jest tak naprawdę najczęstszy sposób komunikacji z zawodnikiem, bo poprzez te środki treningowe chcą coś wyegzekwować od tych zawodników, ale drugie to jest to, żeby właśnie zachęcać ich do podejmowania decyzji
i powodować, żeby to ci zawodnicy zastanawiali się, dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję i czy ta decyzja była skuteczna, a nie żeby trenerzy mówili im, teraz w tym momencie masz stać tu, a w następnym momencie masz stać gdzie indziej, no bo zawodnik nie będzie wtedy analizował, dlaczego jest ustawiony, tylko po prostu stanie w tym miejscu i będzie oczekiwał na piłkę, a jak się coś nie uda, to powie, że trener mu tak powiedział i przecież on nie jest za to odpowiedzialny. No właśnie, dlatego też myślę, pamiętam też twoje rozmowy kiedyś z Arkiem Stolarczykiem w radiu chyba Żak, też tego słuchałem i tam mówiłeś, że no nie każdy przecież nie każdy zawodnik Akademii będzie zostanie piłkarzem. Czy jest takie myślenie właśnie Widzewie, co dalej z tymi dzieciakami robić? Czy nie wiem, czy oni mogli być na skautów, na trenerów, nie wiem, jakichś personalnych, fizycznych i tam jakieś różne inne opcje? Bo ja też zadałem takie pytanie ostatnio, żeby tobie zadać to pytanie, jak udzielałeś wywiadu. Czy jest możliwość, no bo rozumiem, zarabia się na piłkarza, a czy jest możliwość, nie wiem, szkolenia właśnie takich trenerów, skautów wyszkolić i na przykład, nie wiem, no na nich może też można zarabiać. Jak najbardziej tak i myślę, że nie powinno się wtedy patrzeć z perspektywy tego, żeby na nich zarabiać w wydaniu takim pieniężnym, jak mówimy o sprzedaży zawodnika. To jest oczywiście coś, co niesie ze sobą największy splendor funkcjonowania Akademii, no też jest największym zastrzykiem gotówki, ale ten drugi obszar, czyli kształtowania kadr, też jest bardzo istotny, no bo to są kadry, które później mogą funkcjonować w klubie. My jeszcze jesteśmy za młodą organizacją, żebyśmy tutaj mogli powiedzieć o tym, że ktoś przeszedł pełen ten proces taki edukacyjny, ale jakby bardzo istotne jest to i to już się dzieje, że są zawodnicy, którzy, bo w tym roku, na koniec zeszłego sezonu, pierwsi zawodnicy skończyli szkołę, tak, zdali maturę. I ci zawodnicy, część z nich oczywiście została w drugim zespole Widzewa. I z kolei część z tych zawodników poszła na przykład na kurs trenerski. I dzisiaj oni pracują w akademii, są asystentami trenerów, wspierają sztaby szkoleniowe i jakby równolegle z dalszą grą w piłkę, no kształtują też się, rozwijają się jako trenerzy. I być może w przyszłości zostaną trenerami. Tak samo zresztą się dzieje z byłymi zawodnikami pierwszej drużyny, jak Daniel Mąka, czy Maciek Kazimierowicz, czy Kamil Tlaga, którzy też te swoje uprawnienia trenerskie zdobywają na coraz to wyższych szczeblach i zrobili to w trakcie pracy już w Widzewie jako zawodnicy i trenerzy w Akademii. Więc z tego może nie ma zysku, że sprzedamy trenera, tak, ale ten trener będzie pracował w klubie, będzie rozwijał zawodników i wierzymy, że dzięki temu też ci zawodnicy po prostu będą stawać się lepsi. Także to się musi dziać dwutorowo i zawodnicy też muszą rozumieć to, że przygotowują się oczywiście do spełnienia swojego największego marzenia i celu, czyli gry zawodowo w piłkę, ale muszą posiadać inne umiejętności i też dzięki temu alternatywy, które po prostu pozwolą im funkcjonować w życiu. Dobra, dzięki. Bo Janek, masz coś jeszcze, czy na razie to tyle od ciebie? Mam, tylko nie mogę odblokować telefonu, sorry. Tak, jeszcze chciałem zapytać o scouting, bo w klubie był pan Opiłka, on zwolnił ten wakat, nie, chyba w jego miejsce wszedł Wladimir Bednar, tak? To znaczy Michał Opiłka był zarówno skautem w pierwszym zespole, jak i koordynatorem skautingu młodzieżowego i tutaj w tym momencie jest Wojtek Śmiech, jeżeli chodzi o pierwszy zespół, natomiast tak, w grupach młodzieżowych jest to Vlado Bednar. No właśnie, jak to w ogóle wygląda w sensie ten skauting w Widzewie? No to już nawet mówimy o pierwszym zespole, jak i nawet o tych grupach młodzieżowych, bo można powiedzieć tak, że no jakby jeżeli będzie Akademia, no to już będziemy szukali też zawodników, którzy będą przychodzić do Akademii i my będziemy ich dalej doszkalali i my będziemy chcieli ich, nie wiem, wypromować do pierwszego zespołu, jak i zarówno pewnie tak samo zarabiać na nich pieniądze, czyli sprzedawać. Czyli no potrzebujemy też mieć skautów w tych mniejszych, tych młodszych grupach młodzieżowych, tak? Jak to wygląda właśnie w tym momencie? No oczywiście tak, no począwszy od zespołu seniorów, pierwszego zespołu, no to tam oczywiście są skauci kontraktowi, którzy na co dzień pracują dla klubu, który właśnie ich działania koordynuje Wojtek Śmiech i oczywiście dyrektor sportowy Tomek Wichniarek. Natomiast jest też program stażowy, który jest realizowany, już druga edycja i stamtąd też
właśnie jeden ze stażystów trafił już na stałe jako scout do pracy przy pierwszym zespole. Natomiast na poziomie akademii w tym momencie mówimy o grupie wolontariuszy, którzy prowadzą te obserwacje w różnych miejscach w Polsce, jakby nie w całej Polsce, ale mamy województwa, w których te obserwacje prowadzimy. Do tego też w piłce młodzieżowej za obserwacje odpowiedzialni są trenerzy. Także oni też dostarczają informacje na temat zawodników. Są trenerzy, którzy ten zakres scoutingowy mają szerszy. Nie tylko są trenerami prowadzącymi zespół, ale też właśnie mają za zadanie obserwować zawodników i rekomendować ich do pozyskania do akademii. Ale ci trenerzy pozostali też oczywiście jeżdżąc na mecze takie raporty składają. Mamy swoje programy, mamy swoje dokumenty, które trenerzy czy skauci są zobowiązani wypełniać co tydzień i informować na temat wyróżniających się zawodników. Natomiast ten scouting młodzieżowy trochę się różni od seniorskiego, bo ten scouting młodzieżowy jest bardziej oparty na ilości obserwacji, na tym, żeby zaobserwować jak największą liczbę zawodników, ale też jednak koniec końców sprowadza się to do zapraszania tych zawodników na treningi i weryfikowania ich w tym środowisku właściwym, czyli w tym wypadku tutaj do akademii. W przypadku scoutingu seniorskiego nie mówimy o jakichś treningach testowych, tak, tylko mamy obserwacje na wideo czy na żywo, mamy rozmowy z zawodnikiem i na tej podstawie zapada decyzja, tutaj ta precyzja działań, jeżeli chodzi o ten scouting seniorski, na pewno stoi na wyższym poziomie niż w akademii, więc tutaj ta weryfikacja zawodnika młodzieżowego odbywa się nie tylko w jego środowisku, w którym on funkcjonuje, ale też w klubie. Tak, przyjeżdżając na trening czy na jakąś grę kontrolną, to też to jest tak naprawdę główne środowisko oceny, które mamy w danym momencie. Dobra, teraz tylko ostatnie pytanie chciałem zadać i będę też już uciekał. Odnośnie klubów właśnie partnerskich, jak to, czyli to patronackich, nie pamiętam już, ale jak to właśnie wygląda? Czy my tam mamy jakieś pierwszeństwo, jeżeli się znajdzie jakieś tam wykreuje jakiś młodzieniec, który będzie, nie wiem, mógł grać w Widzewie, czy albo w akademii, czy mamy tam jakieś pierwszeństwo, żeby brać, żeby, jakby można powiedzieć tak brzydko powiedzieć, podbierać tych zawodników? W założeniach tak, w praktyce bywa z tym bardzo różnie. To jest taki problem, który myślę, że funkcjonuje w Widzewie, czy wokół Widzewa, to znaczy każdy chce dla Widzewa jak najlepiej, ale tylko pod warunkiem, jeżeli dzięki temu będzie miał z tego korzyści, a jak się okazuje, że ma się czymś podzielić, to już może dla tego Widzewa nie chce jak najlepiej. I tu jest pewien problem czasami z niektórymi klubami, które są klubami współpracującymi, a jak przychodzi moment weryfikacji tej współpracy, czyli tego, że jednak jakiegoś właśnie takiego młodego zawodnika chcielibyśmy pozyskać, to się okazuje, że to właśnie nie jest dobry moment na to, żeby ten zawodnik trafił do Widzewa. Jeszcze chwila, jeszcze moment, jeszcze trzeba poczekać i tak można czekać w nieskończoność. Więc myślę, że tutaj jako środowisko w ogóle piłkarskie i pewna taka piramida czy łańcuch rozwoju, piramida rozwoju zawodnika, to mamy bardzo dużo pracy nad tym, żeby mieć świadomość, na czym to polega i że zawodnicy po prostu powinni trafiać do akademii, klubów ekstraklasy czy pierwszej ligi i tam się dalej rozwijać, a nie chować zaproszenia dla zawodników, które my wysyłamy, albo nie zgadzać się na to, że zawodnik przejdzie z klubu do klubu i opowiadać jakieś niestworzone historie, co niestety ma miejsce i też, tak jak mówię, dzieje się to ze strony osób, które mówią, że z Widzewem są na dobre i na złe i tutaj dałyby sobie rękę uciąć, a tak jak mówię, jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że nie uciąć, a tą ręką coś jeszcze zabrać być może. Dobra, to tylko tyle ode mnie, dziękuję ślicznie i życzę powodzenia. Dziękuję. Dzięki, Bojan. Marek, zanim oddam Ci głos, to takie właśnie mam jeszcze pytanie uzupełniające do tego, co mówił Bojan i do tego, co mówi Pan, Panie Maćku, odnośnie tego, że niekoniecznie są te kluby partnerskie oddawać tych najlepszych piłkarzy. Nie tylko kluby partnerskie, to też wszyscy, nie wszyscy, ale część tych, którzy się mieni widzewiakami w pełnej klasie. No w ogóle rynek wewnętrzny w Polsce to jest ogromny problem w tej chwili moim zdaniem i to jest to według mnie też, co jest jeden z hamulców polskiej piłki, że właśnie ten rynek wewnętrzny nie
nie istnieje praktycznie, albo jak istnieje, to jest jakiś mikro bardzo, bo ci młodzi chłopcy nawet często jeszcze nie lizną z tych najwyższych szczebli rozgrywkowych, wyjeżdżają z naszego kraju i to jest duży problem. Natomiast jak pan by się zapatrywał na coś takiego, jak to moim zdaniem z powodzeniem funkcjonuje we Włoszech, jak procent od przyszłego transferu. Po prostu bierzemy chłopca z jakiejś niższej ligi, ale gwarantujemy temu klubowi macierzystemu, że jeżeli ten chłopiec zrobi karierę i kiedyś, nie wiem, wypromuje się w tym Widzewie i pójdzie w świat dalej, to ten klub, nie wiem, będzie miał zapewnione, strzelam, 10% od przyszłego transferu. My dokładnie w ten sposób działamy, także z jednej strony w Polsce są przepisy o ekwiwalentach, są zawierane tak zwane porozumienia ekwiwalentowe, jeżeli są jakby dwie drogi. Jedna jest droga taka, że płacimy pełen ekwiwalent, no i wtedy zawodnik przechodzi z klubu do klubu. Oczywiście to się głównie odbywa w okresach letnich, bo w okresie zimowym klub musi na to wyrazić zgodę, ten klub obecny. Ale drugi wariant jest taki, że jeżeli gdzieś chcemy tego ekwiwalentu, no to wtedy pojawiają się różnego rodzaju bonusy. Jeżeli zawodnik osiągnie, nie wiem, poziom pierwszego zespołu, czy zadebiutuje, czy rozegra określoną liczbę minut, czy właśnie zostanie dokonany kolejny transfer, to wtedy ten procent określony może trafić do tego klubu macierzystego. Także to oczywiście ma też miejsce. Dobra, Marek, zapraszam się do głosu. Mam trzy pytania, dwa takie widzewskie i jedno ogólne. Pierwsze, zanim bo Janek zaczął zadawać pytanie, mówiliśmy o boiskach, Łódź powiedziała, zamiast Łódź powiedziała, że wybuduje boisko przy ulicy Karpackiej. Czy będziemy korzystać z tego boiska, czy nie? Czy nie jesteśmy zainteresowani? Drugie pytanie, jak się układa współpraca z trenerem Czubakiem? I trzecie pytanie, czego brakuje polskim piłkarzom, że nie możemy awansować często do europejskich pucharów, do grup? Trener Czubak, tak jeszcze tu przerwę na chwilę, trener Czubak widzę jest na pokoju, więc pozdrawiamy serdecznie. To zaraz odpowie, jak coś powiem nie tak jak on uważa, to zaraz odpowie, a tak powiem, że często odpowiada, ale to bardzo dobrze, także czekam aż zabierze też głos. Natomiast po kolei, pierwsze pytanie, myślę, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć ze względu na to, że czekamy na decyzję ministerstwa, jeżeli chodzi o dofinansowanie, które pozwoli na stworzenie dwóch boisk sztucznych na ośrodku treningowym przy Małachowskiego i powstanie boiska naturalnego przy stadionie. Jeżeli to będzie miało miejsce, no to wiadomo, że to zmienia też możliwości nasze, jeżeli chodzi o działanie. Także dopiero wtedy na to będzie można w pełni odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o współpracę z trenerem Czubakiem, no to ja jestem bardzo z niej zadowolony. Mieliśmy okazję pracować razem w Piaście Gliwice. Od tej pory mamy ze sobą regularny kontakt. Teraz od dwóch sezonów ponownie pracujemy razem. Uważam, że to jest świetny fachowiec, który się bardzo też w Widzewie rozwinął, ale też się będzie bardzo rozwijał dalej, bo ma świetne nastawienie do tego. Życzę mu tylko wytrwałości w swoim działaniu, ale też cierpliwości w osiąganiu kolejnych kroków. I liczę na pytanie z jego strony za chwilę. A trzecia rzecz dotyczyła, czego brakuje naszym piłkarzom, żeby wyjść z grupy chyba, tak? Żeby w ogóle awansować do europejskich pucharów, w sensie do grup. A, jako piłka klubowa, jako piłka klubowa. Trochę mam z piłką klubową problem, bo ilu Polaków gra w tych klubach, które grają w Europie, które próbują grać w europejskich pucharach, więc nie wiem, czy to czego brakuje polskim piłkarzom. Bardziej chyba powiedziałbym, czego brakuje po prostu polskim drużynom, bo one się z polskich piłkarzy za bardzo nie składają. Natomiast z drugiej strony będę mówił, że to rozwarstwienie, jeżeli chodzi o poziom ten najwyższy, czyli jak mówimy o Lidze Mistrzów, no to zaczyna być już bardzo duże, jeżeli chodzi o finanse, o organizację, i myślę, że dzisiaj tak realnie powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby zespoły grały w fazie grupowej Ligi Konferencji czy Ligi Europy i żeby uzyskały taką powtarzalność w tym i tak naprawdę no Lech Poznań gra w lidze Europy, a w lidze konferencji, tak, a,
Haraków Częstochowa był tego blisko. Także wydaje mi się, że to też nie jest tak, że my kompletnie tam nie funkcjonujemy, aczkolwiek chcielibyśmy więcej, tylko że te kluby, które wymieniłem, akurat myślę, że można pochwalić za systemowe działanie, za konsekwencje, no i mają tego efekty, bo rywalizują na poziomie europejskich pucharów. Więc nie wiem, czy to jest kwestia, że czegoś brakuje stricte polskim piłkarzom. Myślę, że tutaj jest kwestia tego, żeby zbudować drużynę, która będzie w stanie rywalizować na takim poziomie, ale żeby to zrobić, to trzeba mieć świadomość określonych nakładów finansowych, które w innych krajach też są naprawdę duże. Okej, dzięki za odpowiedź. A no, to już mówimy o tych polskich piłkarzach, to, czego brakuje nam, żebyśmy grali na jakimś normalnym poziomie na mistrzostwach, patrząc dobrze na Chorwację, które jest małym krajem i jakoś sobie dają radę. I nie mówię oczywiście o ilości mieszkańców, bo to jest bez sensu, ale jak to się dzieje, że oni potrafią, a my nie potrafimy? No, gdyby ktoś z nas miał odpowiedź na to pytanie, to myślę, że byłby dzisiaj w Polskim Związku Piłki Nożnej i właśnie mówiłby, co należy zrobić i jak tak się zrobi, to się osiągnie sukces, a też pamiętajmy o tym, że chociażby w Polsce był Romeo Jozak w Legii Warszawa i Iwan Kepcija, są dwie osoby, które w chorwackiej piłce znaczą bardzo dużo i bardzo dużo zrobiło dla federacji, jeżeli chodzi o sposób kształtowania piłkarzy. No w Polsce się to nie udało. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja uważam, że to jest szerszy obraz. To nie jest tylko i wyłącznie sam proces szkolenia piłkarskiego, o tym mówiliśmy wcześniej. To jest kwestia, jak wygląda wychowanie fizyczne w szkołach, to jest kwestia, jaką mamy kulturę sportu w całym społeczeństwie, ale oczywiście to też są kwestie procesu szkolenia i tego, czego chcemy uczyć naszych zawodników. A tutaj powiem, że ja bym chciał, żeby było dużo więcej odwagi w szkoleniu, żeby było dużo więcej aspektów związanych z grą w ataku, żeby zespoły chciały dominować poprzez posiadanie piłki, poprzez kreowanie sytuacji, żeby zachęcać zawodników do podejmowania decyzji, do podejmowania ryzyka i żeby wszyscy patrzyli właśnie przez ten pryzmat, że chcą zdominować przeciwnika, a nie chcą w odpowiedni sposób wybronić, skontratakować, zagrać długie podanie, zebrać drugą piłkę i stworzyć jakąś sytuację. Bo to są proste narzędzia i te narzędzia, można powiedzieć, że zawsze będzie czas na to, żeby nad nimi popracować, ale te rzeczy związane z tym, jak stworzyć opcje do gry dla partnera, jak zrotować się na pozycjach, jak uwolnić się od krycia, jak wbiec za linię obrony, w którym momencie podać piłkę prostopadłą, jak złapać szerokość względem przeciwnika, to już nie są takie proste zagadnienia i myślę, że na nich powinna być po prostu większa koncentracja. Obserwując rozgrywki młodzieżowe, uważam, że za dużo jest właśnie takiego kunktatorstwa i tego, że chcemy tu i teraz uzyskać korzystny rezultat. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Dziękuję. Czy mogę jeszcze się wtrącić? Dobra, Bojanek, no dawaj. Tak, jeszcze dwie rzeczy mnie naszły na myśl. Jako dyrektor do spraw rozwoju sportu, mam pytanie, czy w przypadku, właśnie o ten rozwój, w przypadku gdybyśmy przykładowo sprzedali, nie wiem, odszedł od nas trener, nie sprzedali, ale odszedł od nas trener Niedźwiedź, czy mamy jakiś plan, jak nasz model miałby wyglądać, czyli coś w stylu jak w tym momencie Janusz Niedźwiedź prowadzi zespół, czyli nie wiem, gramy w piłkę, to naprawdę to w miarę ładnie, to ładnie wygląda, ale gramy w piłkę i to robimy mądrze, tak samo jak w drużynie rezerw pana Patryka Czubaka, tak samo to podobnie wygląda. Czy jest jakiś wzór, jakiego trenera będziemy szukali, co i jak? No myślę, że trochę pan sam sobie odpowiedział, że skoro te zespoły grają w kontekście stylu gry podobnie, bo to nie oznacza, że nie wiem, grają w tym samym ustawieniu, bo ja uważam, że ustawienie to jest wtórne, to jest rysunek na kartce, a kluczowe są zadania dla zawodników i określone nastawienie do gry w piłkę. Uważam, że to nastawienie do gry w piłkę w pierwszej drużynie, w drugiej drużynie czy w każdej drużynie młodzieżowej Widzewa jest takie samo. I to jest kluczowe i to nie chodzi, myślę tutaj o podawanie nazwisk, tylko właśnie o to, żeby trener
rozumiał, niezależnie od tego, czy będzie grał pierwszy zespół, drugi zespół, czy kategorię młodzieżową, rozumiał, jakie, w jakim stylu gry Widzew ma funkcjonować i jakie są oczekiwania no, w pewnym sensie społeczności do tego, jak te drużyny mają grać. I my to akcentujemy, my też staramy się to zmierzyć, na tyle, na ile da się to zmierzyć, czy podążamy w tym kierunku, tak? Czy jesteśmy właśnie czy to są zespoły, które są proaktywne, które chcą kreować sytuacje, które chcą dominować, które chcą być nieprzewidywalne w atakowaniu, a dobrze zorganizowane w obronie, które chcą szybko reagować na stratę piłki, szybko tę piłkę z powrotem odbierać, więc to są dla nas takie elementy, na które będziemy zwracali uwagę i oczywiście naturalne jest to, że trener, który podejmuje się pracy w Widzewie, no powinien się z tym stylem gry utożsamiać też. Dobra, rozumiem. Czyli tak ogólnie ma grać Widzew. Czy to pierwszy, czy to w akademii, tak ma grać ofensywnie, tak jak nawet właściciel to rysował. Rozumiem. Myślę, że taka jest tożsamość Widzewa i to wszystko w połączeniu też z determinacją, z taką wolą walki, z chęcią odwrócenia wyniku, kiedy on jest niekorzystny, no to jest coś, co w historii Widzewa było bardzo istotne i uważamy, że należy to pielęgnować i też takie wartości po prostu w zawodnikach budować, czy takie nastawienie. Ja sobie nie wyobrażam, że przegrywamy mecz, tak jak mówię, na dowolnym etapie wiekowym 2-0 i ma 2-0, to już nic z tego nie będzie. No nie, no dążymy do tego, żeby strzelić bramkę na 2-1. Jak strzelimy na 2-1, to będziemy dążyć na 2-2 i tak dalej. I jakby tutaj nie ma momentu na zawahanie, tu nie ma momentu na zwątpienie, bo to nie przystoi, jeżeli ktoś jest w Widzewie. Dobra, dziękuję. A jeszcze jedno. Chciałem się zapytać, bo w klubie ile rok temu, czy dwa lata temu był w sztabie akurat w akademii była osoba z Portugalii, przepraszam, zapomniałem, ale... Tomas Pereira. Tak, Tomas Pereira. Czy dalej jest z nim jakaś współpraca, czy dalej z nim jakoś współpracujemy? I czy jako ty, Maćku, bo też tam brałeś udziały w różnych kursach europejskich, nawet tam gdzieś wyżej. Czy masz jeszcze jakieś osoby, które byś chciał w ogóle, nie wiem, sprowadzić do klubu, które właśnie nie są z Polski, tylko mają właśnie ten troszeczkę inne myślenie tego futbolu, tego całego właśnie futbolu, tej... Znaczy na tamtym etapie, bo to był drugi sezon pracy w klubie mój, to był oczywiście świadomy zabieg, aczkolwiek wiadomo też, że możliwości spotkały się z okolicznościami, że Tomas w ogóle mógł przyjechać do Polski i tutaj u nas rok czasu spędzić, cały sezon i uważam, że to było bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o właśnie pokazanie określonego spojrzenia na piłkę, pokazanie określonej filozofii. Zresztą dzisiaj można powiedzieć, że ten wybór się broni, dlatego że Tomas jest analitykiem w reprezentacjach Szwecji. Mieszka w tej chwili w Szwecji, więc no ta jego dalsza kariera trenerska też się potoczyła we właściwym kierunku, w odpowiedni sposób uważam. My współpracowaliśmy jeszcze przez pewien czas oficjalnie zdalnie, kiedy on no, ze względów rodzinnych wrócił do Norwegii, bo jego żona jest Norweżką i on też no, łączy jakby życie w tych dwóch krajach, czyli w Portugalii i w Norwegii, to jeszcze współpracowaliśmy, natomiast no, w momencie, kiedy pojawiła się propozycja z reprezentacji Szwecji, to są reprezentacje kobiet i młodzieżowe reprezentacje, to zakończyliśmy tak, te współpracę, aczkolwiek jesteśmy cały czas w kontakcie i rozmawiamy, dzielimy się różnymi materiałami, inspirujemy się, bo uważam, że bardzo dużą wartość Tomas wniósł. Czy są jakieś inne osoby, które mogłyby do Polski trafić? No, ja miałem okazję współpracować i z Holendrami, i z Hiszpanami, i z Portugalczykami, także jeżeli na jakimś etapie uznamy, że tej inspiracji codziennej potrzebujemy, no to pewnie z tego będziemy korzystać, natomiast w tym momencie też tutaj uważamy, że ta metodologia pracy i ta systematyka, którą przyjęliśmy, musi być ugruntowana, i po prostu chcemy w tym nurcie
pracować trochę, być konsekwentni, a później na pewno tych inspiracji będziemy szukać, bo nigdy proces szkolenia czy program szkolenia to nigdy nie jest coś skończonego i zawsze będziemy szukać jakichś nowych bodźców, natomiast ten moment jest na to, żeby trochę ustabilizować funkcjonowanie. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Dzięki, Bojanek. Wróćmy do drugiej drużyny. Jak według Pana jest istotny awans w tym roku rezerw do rozgrywek trzecioligowych? Mieliśmy tu przyjemność gościć w naszym pokoju dyrektora sportowego naszego klubu, Tomka Wichniarka. I on wypowiedział się w ten sposób, że według niego trzecia liga to jest optymalna, aczkolwiek jak ktoś przekona, że druga jest lepsza, to nie ma nic przeciwko. Natomiast on argumentował to, że grając na trzecim poziomie możemy wdrażać jakąś naszą myśl szkoleniową, jakieś założenia taktyczne. Druga liga już jest cięższa ku temu i kluby bardziej grając w drugiej lidze już bronią się przed spadkiem ekstraklasowe albo grają w środku tabeli i tych piłkarzy jednak wolą wypożyczać wtedy do na przykład pierwszej ligi. Jak to ma miejsce często w przypadku Lecha Poznań, prawda? Bo i Moder, i Puchacz, i tam wielu zawodników zostało wypożyczanych. A jak pan na to patrzy? Czy ta trzecia liga jest optymalna i jak właśnie jest ważna w procesie szkolenia później w akademii? Znaczy ja zawsze podkreślam to samo, że wynik powinien być efektem, a nie celem. Efektem określonej pracy, efektem określonego nastawienia do gry. Natomiast oczywiście, że chcemy być na wyższym poziomie rozgrywkowym, chcemy być w trzeciej lidze. Uważamy, że jest to optymalne na ten moment. Pokazały to czy gry kontrolne drugiej drużyny Widzewa w zeszłym sezonie, czy te potyczki pucharowe na wojewódzkim etapie Pucharu Polski w zeszłym sezonie, że to jest środowisko wymagające, ale w którym jesteśmy w stanie się odnaleźć i dalej jesteśmy w stanie właśnie realizować swój pomysł na grę i swój styl gry. Odnosząc się do tego, co powiedział Tomek Wichniarek, no ja się w 100% zgadzam. Uważam, że lepiej grać na poziomie trzeciej ligi i ten swój styl gry utrzymać i dalej go narzucać i być zespołem, który właśnie kreuje, który dominuje, niż być w drugiej lidze i walczyć o przetrwanie i drżeć o to, czy dalej w tej drugiej lidze będziemy, czy nie. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest związany właśnie z tymi wypożyczeniami, bo to, co pan wspomniał, czy Puchacz, czy Moder, no ale to wtedy rezerwy Lecha, z tego co pamiętam, były na poziomie trzeciej ligi właśnie, czyli pomiędzy pierwszym zespołem a drugim zespołem był jeszcze właśnie ten aspekt wypożyczeń na poziom pierwszej ligi, czy czasami ekstraklasy, bo z tego co pamiętam, to Michał Skuraś był chyba do Rakowa Częstochowa wypożyczony i to już był, Rachów już był klubem ekstraklasowym wtedy. To właśnie mamy te trzy szczeble, tak? Czyli mamy szczebel pierwszego zespołu, mamy system wypożyczeń zawodników na poziom pierwszej ligi, drugiej ligi i mamy drugi zespół na poziomie trzeciej ligi, gdzie też mamy zawodników w swoim procesie szkolenia i też, którzy uważamy, że mogą ten pierwszy zespół osiągnąć. Jak mamy te dwie drogi osiągania pierwszego zespołu, czyli albo poprzez drugi zespół, bezpośrednio do pierwszego, albo poprzez właśnie system wypożyczeń na poziom centralny i później do pierwszego zespołu przejście takiego zawodnika. Także no ja tutaj się w 100% z tym podejściem utożsamiam. Czyli trzymamy kciuki za trenera Czubaka, aby zrobił ten awans w tym sezonie do tej trzeciej ligi i to będzie sukces naszej akademii na pewno. Wróćmy jeszcze do tej naszej bazy, bo chciałem tutaj uściślić to. Cały czas czekamy na wyniki tego dofinansowania ministerialnego, czy my tak kolokwialnie powiem się załapaliśmy w tym. Plany zakładają dwa sztuczne boiska na Łodziance, jedno naturalne, czyli które boisko z tych powiedzmy, hybryda by została. Aha, czyli naturalne by się zamieniło w sztuczne jeszcze jedno, tak? Tak, bo proszę pamiętać, że hybryda jest jedynym pełnowymiarowym boiskiem na tym ośrodku.
A jak bardzo, no może to źle zabrzmi, no ale cóż, no każdy patrzy na swój interes, jak bardzo zmienił się status Gdzewa na Łodziance po tym, jak rugbyści ogłosili wyprowadzkę do Aleksandrowa? No status się nie zmienił, bo między ogłoszeniem wyjścia a wyjściem jest różnica. Ale czy nam to, no tak, jasne, ale czy w przyszłości tak nam to... A czy jeżeli rugbyści nie będą użytkować ośrodka treningowego przy Małochowskiego, co teraz nie ma miejsca, tak? No bo użytkują normalnie, także mówię, między ogłoszeniem wyjścia a wyjściem dostrzegam pewną różnicę, to jeżeli nie korzystaliby, aczkolwiek to dzisiaj jest hipotetyczna, uważam, dyskusja, no to na pewno to pozwoli w większym stopniu użytkować chociażby boisko hybrydowe, które w tym momencie dzieli drugi zespół z zespołem budowlanych. Aha, czyli mamy rozumieć, że po prostu zostało ogłoszone coś, a co w praktyce nie ma miejsca cały czas, tak? No, wydawało mi się, że ostatnio mijałem kilku rugbystów, a to raczej postawni ludzie, także chyba się... Ciężko mi zauważyć. To ja się jeszcze tylko dopytam właśnie w tym temacie. Jak to będzie wyglądało w momencie, gdy przyznadzą nam te środki, zostaną rozbudowane te boiska, tam nie wiem, dobudowane jakieś tam inne rzeczy? Jak to będzie wtedy wyglądało? Czy my będziemy mieli więcej procent w użytkowaniu tego ośrodka, czy nie? No jeżeli zmieni się... rodzaj tych boisk, czyli byłyby dwa boiska sztuczne, no to automatycznie pojawi się po prostu więcej godzin, które mogą być użytkowane. Więc to pozwoli inaczej budować po prostu harmonogram treningowy i trochę większą swobodę po prostu da, no bo w tym momencie boisko naturalne i boisko hybrydowe mają swoje ograniczenia godzinowe, no i te ograniczenia są bardzo duże. Natomiast jeżeli chodzi o boisko sztuczne, no to tych godzin treningowych jest po prostu więcej. I no, dzięki temu będzie raz, że większy komfort, a dwa, no, większa łatwość w planowaniu i dopasowywaniu tego harmonogramu treningowego, bo dzisiaj można powiedzieć, że to boisko sztuczne jedyne, które tam jest, no to jest eksploatowane ponad 100%. No tak, tylko że w tym momencie, gdy, ja to tak zrozumiałem, gdy Widzew starał się właśnie o dofinansowanie to, żeby poprawić ten ośrodek, no to nie wiem, trzeba było jakieś papiery chyba podpisać, bo inaczej ministerstwo nie wydałoby takiej zgody, żeby w ogóle, nie wiem, miasta, bo to nie jest Widzewa, to nie jest ośrodek Widzewa, to jest miasta ośrodek, żeby w ogóle, można powiedzieć, dać pieniądze i naprawić ten ośrodek, tak? Czyli to, tam coś musiało być podpisane, że nie tak, wiem, to jest jakaś wyłączność, czy nie wiem, coś w tym celu, tak? Jest porozumienie między miastem a klubem w tym zakresie i no, będziemy głównym użytkownikiem tego obiektu. Mówię, będziemy, mając nadzieję, że do tego naprawdę dojdzie, bo to byłaby bardzo istotna zmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tam. No i zdecydowanie chcemy po prostu dzięki temu w jeszcze większym stopniu z tych boisk korzystać. Dobra, bo Janek, coś jeszcze? Nie, no nie, mów. Przepraszam, Zizu, że cię wtrąciłem. Nie, no spoko. No, to jest też dla was, dla kibiców. Tak, może zmutuj mikrofon, żeby nie było żadnych przebić. Panie Maćku, jeszcze chciałem się dopytać odnośnie tych hipotetycznych boisk, które by miały powstać nowe, dwa sztuczne na Łodziance. To ta murawa sztuczna to by była tej najwyższej klasy, że tak to powiem, tam UEFA czy FIFA z certyfikatem? Tak, to są boiska certyfikowane. Natomiast no wszystko to jest kwestią skali dofinansowania. Nie ma co ukrywać, więc teraz żadnej wiążącej odpowiedzi nie udzielę, ale te boiska wszystkie i tak będą musiały przejść certyfikację. Rozumiem. Liczymy też na te pełnowymiarowe boisko naturalne. To miało być boisko prawdopodobnie, z tego co się orientuję, podgrzewane obok serca Łodzi. To miałoby być boisko znajdujące się mniej więcej gdzieś jak słynna górka kiedyś, podgrzewana centralnym ogrzewaniem. Kiedyś też była podgrzewana. Tak, centralnym ogrzewaniem, tak. To jest pytanie, bo nie wiem, czy mam odpowiadać. Tak. Czy to, znaczy, chodzi mi o lokalizację tego boiska, gdzie ono by się tak miało fizycznie znajdować. To miałoby zabrać część parkingu? Tak, taki jest plan i taka jest konieczność, ale oczywiście to wszystko musi być w odpowiedni sposób wyrównane
pod kątem liczby miejsc parkingowych, tak, bo jest to związane po prostu z organizacją imprezy masowej, więc to też jest uwzględnione. Rozumiem. A jeżeli chodzi, jeszcze chciałem dopytać tutaj, jak już rozmawiamy sobie o tej infrastrukturze naszej przyszłej, w tym harmonogramie, w tych slajdach, które klub publikował na konferencji prasowej ogłaszając budowę ośrodka, było coś takiego jak kontenery na Sępiej, no bo wiadomo, że to boisko, małe boisko powstało głosami kibiców budżetu obywatelskiego, wiadomo co tam się działo, ślimaki i inne były problemy i to się wlekło w nieskończoność. Natomiast to tam nie ma żadnej infrastruktury, tak? I klub, rozumiem, chciałby tam to jakoś zagospodarować, tą infrastrukturę. Tam nie ma żadnego zaplecza socjalnego i naszym zdaniem to musi ulec zmianie i będziemy zabiegać o to, żeby tam powstały jakieś kontenery, czy szatniowe, czy jakieś toalety, no bo dzisiaj tego nie ma i to jest bardzo niekomfortowe, dlatego znalazło się też to w tym planie działania. Super. Chciałem teraz wrócić do tej gminy Brujec, bo tutaj na konferencji, wiadomo jak to na konferencjach, chciałem usiścić, no bo z tego, co się tutaj wszyscy pewno kibice orientują, to pan jest osobą, która jest odpowiedzialna tutaj z ramienia klubu za wdrażanie tego wszystkiego w życie. Ile tak naprawdę miałoby być boisk tam tam w tej gminie Brujce, w tym nowym ośrodku, naturalnych, ile sztucznych? I z tego, co pan tutaj już w naszym programie powiedział, chyba całego terenu byśmy nie wykorzystali, zostawilibyśmy sobie jakiś ewentualny margines na rozbudowę, tak? Tak, tam jest margines na rozbudowę, natomiast szczegóły tego będą możliwe dopiero po właśnie wyborze tego projektu koncepcyjnego, na który został ogłoszony przetarg przez klub, także wtedy gdzieś w większych szczegółach będziemy o tym mogli mówić, ale taka wstępna estymacja. Problem z połączeniem, rozłączyło pokój, czasami już się tak zdarzało. Ale jesteśmy ponownie, także myślę, że jeszcze te 15 minut sobie porozmawiamy, bardziej panowie niż ja, ale jeżeli jest na to zgoda wszystkich, to te 15 ostatnich minut widzę Fredrum numer 31 jeszcze będzie na żywo. No niestety, człowiek cały czas potężniejszy niż technologia, nic na to nie poradzimy. Panie Maćku, skończyliśmy na tym, że mówił pan, jakie są założenia na te boiska w gminie Brujec, w tym nowym ośrodku. Co by tam miało powstać konkretnie? Na samym ośrodku mówimy o docelowo trzech boiskach naturalnych, boisku sztucznym, mini stadionie, gdzie też znajduje się boisko naturalne, boisko do techniki i boisko takie bardziej dla celów medycznych, ale też takich realizacji akcentów siłowych, takie boisko piaszczyste. Więc to byłby pełen wymiar tego ośrodka. Oczywiście na ten moment, tak, bo tak jak mówię, tam zostałaby przestrzeń jakaś na dodatkowe rzeczy, plus oczywiście budynek. To oczywiście budynek, gdzie mówimy o pomieszczeniach dla pierwszego zespołu, o pomieszczeniach dla akademii, no bo boisko sztuczne, to drugie jest, można powiedzieć, poza terenem tej działki, tak? To, które no jest właśnie, realizowane to boisko, przez gminę. No właśnie, to boisko miałoby być gminne, tak jak pan mówi, ale ono miałoby bezpośrednio przylegać do ośrodka, tak? Rozumiem i widzę. Ono jest bardzo blisko, to nie jest bezpośrednie przyleganie, ale jest bardzo, bardzo blisko. Ale klub też by, rozumiem, z tego korzystał i to by było liczone jako dodatkowe takie boisko. Tak, dlatego mówimy o tym, że istnieją dwa boiska sztuczne, ale trzeba pamiętać o tym, że jedno boisko byłoby zlokalizowane na terenie ośrodka treningowego stricte tej działki, tak, a to jedno boisko jest dosłownie zaraz obok, także no, na pieszo tam się oczywiście przechodzi, nie zaraz obok, że nie wiem, 3 minuty samochodem, tylko po prostu przejście. Te boiska naturalne, rozumiem, że też by miały być podgrzewane, tak? Boisko dla pierwszej drużyny. Podgrzewane dla pozostałych drużyn, po prostu boiska naturalne, pełnowymiarowe. Ten obiekt cały, ten budynek, który miałby powstać, on z tego, co tutaj nam zaprezentowano, miałby tak być podzielony na dwa segmenty. Jeden należący do akademii, drugi do pierwszej drużyny i rezerw, tak?
No, ja uważam, że tam będzie jakaś część wspólna też rzeczywiście istnieć, ale to jest normalne i naturalne. Natomiast tak, no tak dziś są tworzone te budynki na ośrodkach treningowych, że jest strefa wydzielona dla pierwszego zespołu, dostępna tylko dla pierwszego zespołu, a jest strefa dla akademii, także tutaj będzie to bardzo podobnie. A pan co tam by rekomendował, żeby miało się znaleźć w takim budynku? Jakieś podstawowe rzeczy jak siłownia, odnowa biologiczna, sale konferencyjne, no oczywiście szatnie, etc. Czy coś jeszcze jakiegoś może z nowoczesnej piłki, nazwijmy to? Myślę, że zaczniemy od klasyki, tak? Czyli tego, co jest po prostu potrzebne do tego, aby ten proces realizować, czyli tak jak pan wspomniał, te wszystkie elementy, pokoje pracy też dla trenerów, bo to jest bardzo ważne, żeby trenerzy mieli gdzie pracować, czy pion sportowy. Więc tutaj od tego zaczniemy, natomiast jeżeli będzie jakaś możliwość rozbudowy o jakieś innowacyjne rzeczy, to nad tym się pochylimy, natomiast my naprawdę najpierw musimy zadbać o fundamenty, których nie ma. Jasne. Oglądałem sobie jakiś czas temu, no, dosyć długi czas, powiedzmy tam jak około 2 lat, taki materiał z ośrodka Ajaxu Amsterdam. Tam wtedy bodajże dyrektorem był albo Frank, albo Ronald de Boer, już nie pamiętam, który z braci de Boer był dyrektorem tej Akademii Ajaxu. I co rzuciło mi się w oczy, co oni wykorzystują w procesie szkolenia, to co ja robiłem jako dziecko i pewno wielu z nas, czyli głupie odbijanie piłki o mur. Postawili po prostu betonową ścianę i narysowali na niej kwadraty i po prostu piłkarze mieli to jako uzupełniający trening. Co pan ma takie coś? Jako uzupełnienie świetny pomysł i jak najbardziej myślę, że na to też byłaby przestrzeń na ośrodku treningowym. Tak samo, nie wiem, stoły do tekbola, tak, boiska do siatkonogi, jak najbardziej. Wszystko, co wzbogaci i urozmaici też przygotowanie techniczne zawodników, jest skazane. Natomiast to nie zastąpi oczywiście procesu szkolenia, to Ajax nie szkoli świetnie dlatego, że ma mur, tylko dlatego, że po prostu wie, jak to robić w codziennym procesie, plus ma świetny system wprowadzania młodych piłkarzy do pierwszego zespołu, a to jest bodziec, który po prostu ma pomagać zawodnikom. Jasne. Jeszcze tak może rzucę jeszcze jedno, co rzuciło mi się w oczy, może kiedyś pan wykorzysta tutaj w naszej akademii, w naszym klubie. Było tam coś takiego, jak takie mini boisko, nazwijmy to sztuczne, które po prostu było pod kątem, tak jakby górka taka zrobiona i piłkarze mieli za zadanie po prostu prowadzić piłkę pod tą górkę. Też mi się wydało to innowacyjne i dosyć ciekawe rozwiązanie. To o tym nie słyszałem, to postaram się gdzieś tam zasięgnąć języka, jaka była celowość tego. Panie Macieju, kiedy możemy się spodziewać wyników tego konkursu, nazwijmy to ministerialnego mniej więcej? No myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Najbliższych tygodni, tak. Rozumiem, że to, co zaprezentował nam zarząd na konferencji prasowej, czyli że chcemy skończyć ten ośrodek do roku 27, tak zdaje się? Tak. Do 27. I pana okiem fachowca od roku 27 widzę w morze diametralnie przejść w inny wymiar, jeżeli chodzi o szkolenie, w ogóle o funkcjonowanie całej klubu, jeżeli chodzi o aspekt sportowy? No mamy czas do 2030, także musimy się spieszyć, zgodnie z deklaracją wcześniej. Do 2030 to mamy sprzedawać. No, dlatego mówię, że musimy się spieszyć. Nie, trochę tego czasu jest, wbrew pozorom. Nie wiem, czy rok 2027 będzie takim przełomowym. Ja mam nadzieję, że to nastąpi wcześniej, bo tak jak rozmawialiśmy, będziemy etapami chcieli tworzyć ośrodek, ale też etapami przenosić drużyny i po prostu ten komfort będzie się zwiększał. Więc ja bym powiedział, że przełomowym momentem będzie to, kiedy pierwszy zespół przeniesie się na ten ośrodek treningowy. To będzie dla mnie przełomowy moment, bo każdy kolejny będzie po prostu wynikał z systemu czy z tego projektu, który sobie założyliśmy, z tych etapów, które sobie założyliśmy, ale myślę, że tym najbardziej przełomowym będzie zawsze ten pierwszy zespół, tak, który tam na ten ośrodek wejdzie i zacznie tam funkcjonować w wydaniu codziennym.
Jasne. A to mam nadzieję, że nie będzie 27, tylko trochę wcześniej. Okej. No też trzymamy pewno za to wszyscy kciuki, jako widzowiacy. A jeszcze mam takie pytanie, już bardziej prozaiczne. Dnia dzisiejszego można powiedzieć, no jutro nasza drużyna wyjeżdża na obóz do Turcji. W klubie oglądałem dzisiaj rozmowę Marcina Tarocińskiego z trenerem Niedźwiedziem i tak właśnie było nawiązanie do tego, gdzie ta drużyna będzie trenować, jak przyjedzie. Macie już jakieś konkrety w tej materii, żeby nie wchodzić na sztuczne już? No to konkrety chyba zależą od warunków pogodowych i tutaj dzisiaj ciężko nam ocenić, jakie będą te warunki pogodowe za te 2 tygodnie, więc tak naprawdę od tego jest wszystko uzależnione, no bo jeżeli będzie zima, to można powiedzieć, że nie tylko Widzew, ale inne drużyny ekstraklasy też wrócą na boiska sztuczne w zdecydowanej większości. Natomiast no, mamy nadzieję też i liczymy na to, że ta pogoda pozwoli na to, żeby przynajmniej wybrane jednostki treningowe realizować na boiskach naturalnych. Ale rozumiem, że macie już jakieś boisko naturalne tam upatrzone, że tak powiem. Znaczy prowadzimy rozmowy, ale no dzisiaj też, tak jak mówię, nikt nie złoży deklaracji, nie wiedząc, jaka jest pogoda. Bo tak naprawdę sprawa Łodzianki też komplikuje bieżący trening, tak? Bo jeżeli szczęśliwie Widzew dostanie te pieniądze ministerialne i będziemy mogli zacząć ten projekt, Łodzianka i boczne boisko przy stadionie, to co wtedy z akademią? Gdzie trenować? A pierwsza drużyna też gdzie ma trenować? No nie, to też przeanalizowaliśmy, też braliśmy to pod uwagę i nawet te lata, które były pokazane, jeżeli chodzi o budowę boisk na ośrodku treningowym w gminie Brójce, to też uwzględniają ewentualny czas na to, żeby powstało to boisko przy stadionie chociażby, tak? No bo zdajemy sobie sprawę, że będzie taki moment przejściowy, kiedy te inwestycje będą realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o samo boisko sztuczne, czy boiska sztuczne, to jest zdecydowanie szybszy proces, szczególnie, że na Łodziance tam w zasadzie wszystko jest przygotowane, mówię o jakimś fundamencie, o podłożu pod te boiska sztuczne, tam nie ma jakichś wielkich prac, oczywiście pewne są, ale nie ma jakichś wielkich prac, które są do wykonania, więc czas powstania tych boisk powinien być bardzo, bardzo krótki. No bo tak, bo tam chyba w grę wchodziłaby tylko wymiana nawierzchni, a jeżeli chodzi o sam budynek, czy tam też są planowane jakieś prace? Nie, jeżeli chodzi o budynek, nie ma planowanych prac, no jest to związane z budżetem po prostu, jakim dysponujemy i postawiliśmy priorytet na boiska. A niech pan mi powie, bo kiedyś pamiętam przez kibiców mocno był grzany temat starego boiska, gdzie jeszcze Franz Smuda trenował na Niciarce. Braliście w ogóle to boisko pod uwagę, żeby je reaktywować w jakiś sposób? Tak, to boisko było brane pod uwagę, analizowaliśmy jego sytuację w trakcie rozmów na temat tego wniosku, natomiast tam też jest bardzo wiele okoliczności niesprzyjających, chociażby duże zalesienie tego boiska w tym momencie i konieczność tam wycinki drzew, więc biorąc pod uwagę też samo położenie tego boiska, że to boisko... Można powiedzieć, że jest pomiędzy stadionem a obiektem treningowym Przymołachowskiego i też trzeba do niego prawdopodobnie byłoby dochodzić, ewentualnie zbudować tam też jakieś podstawowe zaplecze socjalne, ale wbrew pozorom tam nie ma dużo miejsca na to, żeby też stworzyć coś komfortowego. Więc no, po prostu zdecydowaliśmy się na to, aby to było boisko przy stadionie. Rozumiem. No dobrze, no to już tak na sam koniec, jeżeli padły tutaj daty 2030 rok, to gdzie Maciej Szymański jako dyrektor do spraw rozwoju sportu w klubie Widzew Łódź widziałby nasz klub kochany w roku 2030 i gdzie by widział Akademię Widzewa w roku 2030? Klub widziałbym dalej na tym samym poziomie rozgrywkowym i widziałbym klub, który walczy o jak najwyższe cele, ale zachowując swoją tożsamość i wprowadzając młodych zawodników do tego, żeby grali w piłkę zawodowo. Jeżeli chodzi o akademię, to chciałbym, żeby w 2030 roku była to wiodąca akademia piłkarska w Polsce. Jest to według pana realne i osiągalne?
jeżeli zostaną zrealizowane cele infrastrukturalne i będziemy grali na poziomie ekstraklasy, to uważam to za realne. W takim razie tego panu z całego serca i nam wszystkim oczywiście życzę. Życzę wytrwałości przede wszystkim i konsekwencji w realizacji tego planu. Nie poddawania się, bo wiadomo, że na tej drodze dużo wybojów zawsze jest. Jak to też na drodze na Łodziankę było do niedawna, też dużo wybojów. Tak samo. Ale to tutaj się już zmienia, także idziemy w dobrym kierunku. No, miejmy nadzieję, że tak będzie i życzymy wszystkiego dobrego. Tutaj przy okazji trener Czubak jest, to też życzymy awansu do trzeciej. No, miał zadać jeszcze jakieś pytanie, więc może dajmy mu szansę. Nie wiem, na ile faktycznie słucha, tylko włączył, żeby już było. Już zapraszam pana Patryka do zabrania głosu. Włączył pro forma widocznie, tylko żeby nie było, że nie słuchał. Może trener wstydliwy jest po prostu. No, mogę powiedzieć, że nie. Ale... O, jednak się pomyliliście, panowie, jednak pan Patryk jest. Witam imiennika. Panie trenerze, zapraszamy do zadania pytania. Spodziewałem się takiego wywołania, więc świadomość jest duża. Sprawdzasz mnie tutaj, widzę, przed kibicami, czy rzeczywiście słucham. Słucham namiętnie, pytania żadnego nie mam. Więc nie będę tutaj tworzył nieprawdopodobnych historii. Ja dziękuję za trzymanie kciuków i wspierajcie tych młodych chłopaków, bo na pewno na to zasługują swoją postawą i tym, co robią na co dzień. No, na pewno będziemy. Ja miałem okazję dopingować raz rezerwy, więc myślę, że jeszcze na wiosnę się to wydarzy. Trzymam kciuki. Widzę, że trener jest czujny. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam. I co, myślę, że powoli będziemy kończyć. Jest godzina 21:41, niestety z małymi perturbacjami w postaci rozłączenia pod koniec pokoju, natomiast postaram się to tak podzielić, aby było to w jednym poście, jeśli chodzi o te dwa nagrania. Jeżeli ktoś chciałby zadać ostatnie pytanie tutaj naszemu gościowi, to zapraszam. Jeżeli nie, to Sławek, jakieś ostatnie pytanko i myślę, że będziemy powoli kończyć. No nie, no myślę, że już chyba żeśmy wyczerpująco tutaj odpowiedzieli na masę pytań. Dyrektor Szymański nam tutaj wszystko ładnie wyłuszczył, jak sytuacja to wygląda. To ja zapytam panie Macieju, czy na tej pozycji, na którą miał przyjść Dani Ramirez, coś się jeszcze wydarzy? Jest coś tutaj kreowane, czy raczej posłuchaj, będziemy czekać do lata? Obserwujemy rynek i tak jak też to prezes wcześniej przedstawiał, że no Dani Ramirez był pewnego rodzaju okazją do tego, żeby wzmocnić ten zespół i dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której te ruchy powinny być bardzo przemyślane, no bo ta sytuacja, nie ma co ukrywać, że jest komfortowa, więc patrzymy na to w dłuższej perspektywie i jeżeli taka możliwość się pojawi, która będzie rozpatrywana długoterminowo, a nie tylko półrocznie, to na pewno się nad nią pochylimy, ale też trzeba do tego podejść ze spokojem. W porządku. Jak na stratega przystało dyplomatycznie, dobrze. No dobrze, no dobra. Więc pokój numer 31 na dwóch nagraniach, ale jednak udał się, mam nadzieję, że debiut był udany, panie Macieju, i że może to nie będzie jednak ostatni raz, może pojawi się jeszcze okazja, żeby porozmawiać, może po jakichś etapach rozbudowy tego ośrodka, o którym na pewno będziemy informować i na pewno będą te informacje ciekawe, bo jednak tyle lat czekamy na coś, czego nigdy nie mieliśmy, więc wielu kibiców za tym na to czeka i na pewno będzie chciała wiedzieć jak najwięcej na temat tego, co się dzieje w kwestii ośrodka, także z mojej strony bardzo dziękuję za udział, za chęci i oczywiście za wszystkie wypowiedziane słowa. Sławek, no coś od ciebie i myślę, że kończymy. Następny pokój będzie ciężko powiedzieć z kim, natomiast na pewno to będzie osoba, która jak za każdym razem jest ciekawa, która się prawdopodobnie jeszcze tutaj nie pojawiła. Także dziękuję z mojej strony, to wszystko, dobry wieczór. Dobranoc, przepraszam, dobry wieczór.
Tak, ja również dziękuję i zapraszamy oczywiście ponownie, jak właśnie tutaj Patryk mówił, pewno jak ruszą budowy, to będzie o czym mówić, bo jak to na budowie, dużo rzeczy się dzieje, więc będzie na pewno ciekawie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie. Dziękuję bardzo i dobrej nocy.